Myślicie, że Święta Faustyna Kowalska była kiedyś nad morzem? Nie wiem, pewnie nie, choć w swoim dzienniczku wiele razy pisała o morzu. Pisała o morzu łask, które będą wylane dla tych, którzy pragną, którzy ufają Bożemu miłosierdziu. Ilekroć jestem nad morzem, widzę ten ogrom wody, widzę ten ogrom piasku, widzę ten ogrom światła. Kto za tym stoi? Kto sprawia, że fala goni falę? Kto sprawia, że wszystko zalewa światło? Plaża to również takie miejsce, gdzie widać wiele śladów. Do kogo one należą, dokąd szli ludzie, którzy je zostawili. A ty za czyimi śladami podążasz? A dla ciebie jakie światło w życiu jest ważne? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, przyjedź do Łodzi. 9 i 10 września Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas. Światło, follow it.